Dzień dobry. 3 luty, piątek, około 7.15. Dzisiaj niespodziewanie pada śnieg. Nie no, jak ktoś sprawdzał prognozę pogody, no to może i spodziewanie. W prognozie był śnieg. My nie sprawdzaliśmy, więc nie wiedzieliśmy, że będzie padał śnieg. No, ale niestety, mimo że jest tak ładnie i robi się coraz ładniej, to później ma być już plus 5 i deszcz, czy deszcz, padający deszcz. Więc mimo, że mamy tutaj resztki bałwana, to podejrzewam, że wieczorem już nie będzie nawet resztek. No przynajmniej Eska się dobrze bawi póki co. Dobra, to zapraszam. Nie zdążyłem dzisiaj wyjść w ciągu dnia na zewnątrz. No i teraz to już wygląda tak. Szału nie ma. Jeszcze muszę trochę kroków wykręcić, ale pewnie będzie bujanie się w kółko na ogrodzie. Piątek, popołudnie. Po dość męczącym tygodniu pracy w końcu nadszedł weekend i tym razem nigdzie nie jedziemy, nic konkretnego nie robimy. No i właśnie, co mogę porobić przez ten weekend? Co mogę porobić już dzisiaj? I wpadam trochę w analysis paralysis. Ale żeby było zabawniej, znalazłem o tym nawet komiks. Komiks autora Mr. Lovenstein. No i mam tutaj takiego ludzika, który sobie siedzi. I'm too stressed, I need some leisure time. Jestem zestresowany, potrzebuję trochę odpoczynku. I could watch TV or listen to music. Mógłbym obejrzeć telewizję, posłuchać muzyki. No, I really should read a book or learn a new language. Nie, powinienem przeczytać książkę albo nauczyć się nowego języka. Or exercise, or clean, or reconnect with friends, or... Albo ćwiczyć, albo sprzątać, albo spotkać się z przyjaciółmi, albo... No i koniec tej historii. No, tu jest zestresowany człowieczek. Zaczął się cieszyć. O, mam tyle opcji, mogę tyle rzeczy zrobić. I zaczął zastanawiać się, co powinienem robić. I na końcu znowu się stresuje. Taka sytuacja. A tak przy okazji pokażę wam ciekawostkę. Jak traficie kiedyś na jakieś obrazki po angielsku, nie będziecie wiedzieć. To jest taka aplikacja Tłumacz Google, no i pewnie wiele podobnych. Tłumacz Google akurat znam. Dajecie tutaj aparat z angielskiego na polski. No i przykładacie tak, żeby było mniej więcej widoczne w kadrze. No. I nawet nie trzeba robić zdjęcia, bo teraz nawet nie kliknąłem, tylko pokazuję na bieżąco, w locie. Jestem zbyt zestresowany, potrzebuję czasu wolnego. Mogę oglądać telewizję lub słuchać muzyki. No, tam trochę ucięło akurat. A nie, dobrze, lub słuchać muzyki. Nie, naprawdę powinienem przeczytać książkę lub nauczyć się nowego języka. Lub ćwicz, lub czystość, lub ponownie połącz się z przyjaciółmi, lub... No okej, kontekstu nie łapię, ale tłumaczy mniej więcej spoko. Nawet nie zrobiłem zdjęcia i wszystko jest powklejane tam, gdzie mniej więcej było oryginalnie. Także... Ja jestem pod wrażeniem. No, także to jestem w tym momencie dokładnie ja. Mógłbym obejrzeć TV, czyli obejrzeć domyślnie jakieś seriale, które mam zaległe. Teraz skończyłem oglądać Andor. No, ale jeszcze chciałem Człowieka z Wysokiego Zamku obejrzeć. Może Masz, może co teraz, Futuramę. Całą masę zawsze mogę znaleźć, także to by mogło mi pomóc się zrelaksować, ale... Nie jestem pewien, czy chcę oglądać. To pójdźmy dalej, posłuchajmy muzyki. No teraz dowolna subskrypcja serwisu daje praktycznie dostęp do katalogu całej muzyki całego świata. No i słucham, ostatnio zauważyłem, że słucham cały czas albumu z 2001 roku. OPEF, Blackwater Park. No, także 22 lata temu wyszła płyta, ja ją wciąż męczę. Czemu nie? Czyli muzyka odpada, bo już znam w zasadzie każdy riff tam na pamięć. Co dalej? Powinienem przeczytać książkę. No tak, książki. Tu backlog mi cały czas rośnie. Różne dziedziny, i beletrystyczne, i jakieś poradnikowe, i jakieś przypadkowe. No to w ogóle szkoda gadać. Ostatnio odkryłem, że mam chyba ze 4 listy książek do przeczytania.
Mam cztery listy książek do przeczytania. Nawet nie cztery książki, tylko cztery listy książek. To mnie po prostu zaskoczyło. A podejrzewam, że jakbym dobrze poszukał, to miałbym więcej tych list nawet. Cztery listy znalazłem. No, także... Spoko. Nauczyć się nowego języka. No tak, tutaj na przykład lubię uczyć się z fiszek. Uczyłem się kiedyś norweskiego. Kupiłem sobie jeszcze fiszki z japońskiego. No i fajnie się te fiszki robi przez... pierwszy dzień, później się o tym zapomina. Także znów kolejna opcja, wrócić do fiszek japoński, wrócić do fiszek norweski. Można się nauczyć niemieckiego, kiedyś w szkole, w liceum miałem niemiecki. Sky is the limit. Dobra, idziemy dalej. Exercise, czyli no, pomyśleć w końcu nad jakimś poważnym planem do ćwiczeń, do rozciągania. Coś, co mi nie rozwali oczu, a jednocześnie pozwoli mi zachować zdrowie. Też nie mam pomysłu na to. Wcześniej moim go-to rozwiązaniem było bieganie, no ale teraz jest taka tragiczna pogoda, wiatr wieje, pada deszcz, wszystko jest zabłocone, ciemne, także no teraz są bardziej niebezpiecznie niż sensownie. Albo mógłbym posprzątać, no tak, tutaj jak się ma dzieci, no to sprzątanie to w zasadzie jest niekończąca się historia. Mógłbym porządkować jakieś dokumenty, mógłbym porządkować jakieś pliki na komputerze, mógłbym porządkować wszystko praktycznie. Albo skontaktować się z powrotem z przyjaciółmi. No tak, mam trochę osób, z którymi dawno nie gadałem. To byłby świetny pomysł, żeby do nich zagadać, ale też nie wiem z kim, nie wiem o czym, nie wiem jak. Och. Albo, no i to są jakieś kolejne opcje. Można jeszcze pograć na komputerze, można pograć na konsoli, można poczytać komiksy, można napisać opowiadanie, można coś zaprogramować. Nie, no dobra, programowanie robi w pracy, powiedzmy, że w czasie wolnym. A nie, dla siebie coś programuje, to też może być spoko. Czas wolny. Dramat. No jeszcze Lego. Te modele Lego Technik, które mam, można je rozebrać i przerobić na inny model. Dwa w jednym sobie. Można. Ostatecznie skończyło się tak, że pierwsza moja wolna godzina weekendu to była dżemka. Tak, to była ta opcja. No, także... Tak to u mnie wygląda. Rozwiązania widzę dwa. Albo przeczekać do lata, gdzie wszystko jest fajniejsze i same spacery są fajniejsze. Można siedzieć na ławeczce, oglądać zachód słońca nad jeziorem, robić całą masę rzeczy na świeżym powietrzu i już daje to satysfakcję, energię i zdrowie. Albo na czasy zimowe zacząć planować czas wolny jakoś. Tego trochę nie umiem. Umiem planować pracę, a czasu wolnego jeszcze chyba nie planowałem nigdy w życiu. No, czy może być nowe wyzwanie. Dobra, to by było na tyle z dzisiejszego narzekania. Polecam komiksy Mr. Lovenstein. One są dość niewinne, ale też jednocześnie bardzo głębokie i ponure. Także to jest naprawdę fajna sprawa. Zresztą wiele takich serii w internecie, które pozornie wyglądają na jakieś takie absurdalne i śmieszne, a mają w sobie jakąś taką wielką głębię. Dobra, na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki i... do zobaczenia w tym odcinku. Hej!